Siemanko, jak widać jeszcze żyję. Lecimy, pokażę wam, co przywiozłem. Idziemy, 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 idziemy i... Jedne drzwi. Drugie drzwi. I... Voilà! Romet Racer 110. Mianowicie przywiozłem coś takiego. Oj, coś mi się tutaj zahaczyło. Śrubeczki powylatywały. Ale to jest nic. U pana MRF nic nie ginie. Mianowicie mam coś takiego. Ziomeczek tutaj, kolega sobie robił remoncik silnika, jakiś problem ze trzecim biegiem. Widzę, że pokrywa rozwalona. Ojej. Że ma problem z trzecim biegiem, że coś szarpie, coś dziadowsko chodzi. No nie poradził sobie z remontem ze względu takiego, że podobno do serwisu nawet jakiegoś dał i nie odkręcili mu tych śrub i się poddał. No i no, poprosił mnie, żebym mu zrobił remont, zrobił ten trzeci bieg, by to ładnie chodziło i nie szarpało. Podobno szarpie, nie wiem, będzie mu się za to zabierać wnet. Tutaj widzę jakiś ten kopek jego demere. Ojej, rozpęciany cały. Aha, tu śrubeczka. Trzeba byłoby dystansa zrobić. Patrzcie, jakiś dziwny tłok. W ogóle nie ma nacięć na zawory. Widzicie, naprawdę na niską kompresję jest ten tłok. Trochę kitowy filtr powietrza. Nie polecam tych filtrów do jazdy po terenach. Jakbyście jeździli po jakiejś szosie, po drodze, to jeszcze, ale po terenach nie. Ze względu na takiego, że jak zawali się on błotem, ciężko jest go doczyścić. No tu jeszcze będzie głowica, zaworki do podczyszczenia, ale chociaż powiem wam, że no 2 lata ten podobno krosik lata. Jak na 2 lata, no nie jest źle. Jest troszeczkę opalony zawór wydechowy, ale komora jest nawet w miarę czysta. Tłoczek też w miarę czysty, jak wam pokazywałem wcześniej. Cylinder jest no trochę porysowany, no nie ukrywajmy. Bo tutaj to jest ten racer, co był u mnie na kanale kiedyś. Pokazywałem wam, no jeździłem na tym i tam skrzynia na odwrót chodziła. Zero. Zero. No tak, 0, 1, 2, 3, 4. Do góry wszystkie powinny iść. Ta skrzynia coś jest źle złożona. Bo według lewarka pokazuje, że wszystko w górę idzie. O, 0, 1, 2, 3, 4. I ma być blokada. Ma dalej nie iść. Jeśli nie wiem, albo od dołu to ma się iść. Tak, 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 tak. No nie rozumiem tego. Chociaż jak no jest tak. Nie rozumiem. Ale wiem, że tutaj ta skrzynia na odwrót chodziła. W sensie biegi trzeba było traktować w dół. W dół po prostu trzeba było jechać biegami, żeby zmienić bieg na wyższy, a nie do góry. Do góry się zbijało, na dół się dawało wyższy bieg. No trudno. Widzę, że tu uszczelniacz trzymał. Tu się nic nie działo. Tutaj trochę się poci uszczelniacz, ale one są grosze. Zobaczymy, ewentualnie się uszczelniacz od razu wymieni. Tu widzę, że potraktowany silikonem, jakąś masą, ten stator, to źle to wróży. Czujnik położenia, dobra. No jak widzicie, będzie robota, będzie z czego nagrywać pracę. Powiem wam tak, długo mnie nie było na YouTube, zrobiłem sobie urlop, tydzień. Musiałem sobie odpocząć troszeczkę, no, ze względu takiego, że no... Robota robotą, no ale też człowiek czasami pasuje, żeby sobie odpocząć. Dobra, pokażę motorek, żeby mojej fascjaty nie było widać. Chciałem sobie zrobić no wolne jakieś. O, widzę tutaj problem. Patrzcie, patrzcie, co tu się stało. Zobaczymy, co ja tu jeszcze wynajdę. Mogło być przebicie. Ale to mam kable, to się kabel wymieni. Ale już jest kolejny problem. Zobaczymy, co my tu jeszcze znajdziemy przy tym.
krosiku. Trzeba tu będzie poprawiać ze względu takiego, że ja tym będę chwileczkę jeździł, żeby sprawdzić tą skrzynię. No tak, pojeżdżę sobie z godzinkę. Może. Wachlarz jest stalowy. Stalowy to... Patrzcie, to jest ten efekt, co wam pokazywałem ostatnio na filmie i patrzcie, ile się wytarło. Trzeba będzie tutaj mu wspawać jakieś wzmocnienie do tego. Nadspawać mu kawałek, to zaspawać całkowicie, zeszlifować i nadspawać tutaj wzmocniono kawałek jakiegoś winklownika, żeby nóżka od... ta nóżka, żeby biła po... albo po prostu odgiąć ją troszeczkę. Myślę tak, żeby jeszcze zacząć robić te motorki, tak. Naprawdę dużo dostaję takich zapytań, czy nie zrobiłbym silnika, czy nie naprawiłbym motorka. I tak się właśnie zastanawiam, no nie wiem, możecie mi doradzić, czy... Kurde, no tak... No średnio u mnie z czasem, no ja bym zaczął robić te motory, no to na YouTube będzie jeszcze mniej czasu, nie? Chociaż teraz myślę, no, wnet ruszyć z filmikami i z tym wszystkim. TTR-kę wystawiłem na Marketplace, może się sprzeda, zobaczymy. Jak się nie sprzeda TTR-ka, to zrobimy remont i wystawię drożej, nie? Już taki pewny motor. A tak to teraz jest do remontu, jak ktoś chce, dokłada sobie tysiaka, no nawet mniej niż tysiąca. Żeby to chodziło, to tak parę stówek i żeby było w stanie do jazdy. A żeby wizualnie jeszcze zrobić, to trzeba byłoby dołożyć parę stówek, nie? Okleiny, nieokleiny, jakieś pierdółki. No, TTR-ka jest no za 3,5 oddam, nie? Bez możliwości negocjacji. Tyle. Co do Pita, no to już zamówiłem moduł zapłonowy, na dniach do mnie przyjdzie, może w następny weekend prawdopodobnie się przejedziemy. Odpalanie będzie po długim postoju RCU mojego. Może akurat się uda też tego racera zrobić. To tutaj z ziomeczkami się młodymi pojeździ, zobaczy się, jak oni tam sobie dają radę przez ten czas, co ostatnio ich widziałem, czy zrobili jakiekolwiek postępy. Chociaż tutaj opona jest łysa, o, jak widzicie, opona jest łysa, no i ciężko było tutaj koledze pojeździć troszeczkę. Wymagacie ode mnie, żebym nagrywał wam dla was te filmiki. Oczekujecie, kurde, nie wiadomo czego. Więc zróbmy tak, że ja też od was czegoś oczekuję, że przynajmniej nie dacie to łapkę w górę, jakiś komentarz dla statystyk pod filmem. No, oczekujecie coś ode mnie w tym filmiku, ja też od was też bym chciał przynajmniej tą łapeczkę zobaczyć, nie? Nie mówię, że łapeczka w górę, łapeczka w dół, ogólnie o ocenę, nie? Głównie chodzi o ocenę filmu i jakiś komentarz dla statystyk, żeby to się jakoś rozwijało YouTube. No, jak wiecie, ostatnio są cięcia dość ostre na YouTube. Przez tego, no ogólnie są cięcia, no i słabo idzie z oglądalnością. Dobra, tyle. Ja się z wami żegnam, widzimy się standardowo, mam nadzieję, niebawem. Wszystko zależy od was, więc do następnego, trzymajcie się. Hej.